Witam serdecznie, jesteśmy jeszcze raz razem, proszę Państwa. Chciałem pokazać teraz, jak największe Grecy jedzą. Wszyscy wiecie, owoce morza i oczywiście na owoce morza należą też krewetki. Jak chcemy gotowane, ugotowane krewetki, mamy taki kolor czerwony. Te są te ugotowane. I tutaj mamy niegotowane. Niegotowane, obrane. Jak kupimy gotowane, musimy od razu po prostu trochę tylko smażyć, nie dużo. A jak robimy niegotowane, potrzebujemy trochę większe. Różnica jest koloru. Tu mamy czarny, tam jest czerwony. Potrawa nazywa się saganaki. Mało dziecko, pamiętam, też bardzo dużo marchewka jadłem. To i kroimy na taki sposób. Raz na pół i później ukroimy paseczki, płowy. Później muszę ukroić cebulę trochę. I trochę czosnek. Muszę takie na paseczki małe robić. Ok, taki sposób. I oczywiście możemy, potrzebujemy też papryka, proszę Państwa. Dwa kolorowe robimy. I jeszcze jeden. Jak widzicie, proszę Państwa, zawsze używamy warzywa świeże. Jest postawa na grecka kuchnia i ogólnie na kuchnia śródziemnomorska. Papryka razem z cebulą oczywiście smażymy. Proszę bardzo. I dopiero musimy dać nasz czosnek i te czasy ja muszę tutaj okroić pomidory, proszę Państwa, który też mi jest potrzebny. Tutaj mamy sos pomidorowy, ze pomidory, ze puszka oczywiście, ale dodajmy też dodatkowe po prostu świeże pomidory. Jak już są trochę smażone, papryki i cebulę, dodamy też czosnek. Ja daję akurat tutaj połowę ten czosnek i marchewka świeża. Mamy tylko świeże produkty, proszę Państwa. Proszę bardzo. Taki fajny, kolorowo wygląda, proszę Państwa. Proszę bardzo. Bardzo fajny kolor i zdrowy. Mamy warzywa, cebula, czosnek. Oczywiście soli trochę. Pieprz. I oczywiście oregano. I teraz dodaję moje pomidory ukrojone. I robimy taki piękny fars i to połączymy razem z naszymi krewetki. I teraz wylewam trochę, nie trochę, trochę dużo więcej nasze soży. O, voilà. I zostawimy teraz razem, muszą też uduszyć trochę. I już, proszę Państwa, papryka dwukolorowa, czosnek, pomidory świeże już jest gotowe. Wszystko używamy oczywiście. Soża jest bardzo dobra. I teraz muszę szykować, smażyć na masło czosnkowe krewetki. Proszę Państwa, oczywiście te kolor czarne, które nie są gotowane. Potrzebujemy, proszę Państwa, masło czosnkowe. I tutaj wylewam wszystkie moje krewetki. Krewetki nie potrzebują dużo. Solimy trochę, delikatnie, dlatego tutaj też mamy soli pieprz. I trochę pieprz damy. Mieszamy trochę te krewetki. O, zmienili kolor, proszę Państwa, widzicie, jaki fajnie zmieniały kolor. Na czerwony. Krewetki nie potrzebują dużo, proszę Państwa. I teraz te krewetki to daję tu, na nasze naczynie. Proszę. O, i te masło czosnkowe. Daję też dodatkowy smak. Wszystkie rzeczy używamy. Proszę bardzo. To trochę mieszam, tu te samo. Serfeta daje też specyficzny smak. Po prostu musimy dać jak największe serfeta. Będzie lepiej smakowało. I jak zaczyna po prostu te feta, będzie taki żółty kolor, to już będzie gotowe. Ja zawsze mówię 10-12 minut, ale należy oczywiście, jaki piec mamy w domu. I wysypam, proszę Państwa, dodatkowy koperek. Specjalnie robiłem po dwa, proszę Państwa, dlatego ludzie są tutaj głodne i zostawimy na 10-12 minut. Myślę, nasze krewetki już są prawie pieczone. Zapach mam dobry. Proszę Państwa, nasze krewetki już są gotowe. Mam nadzieję, będą też dobrze smakować. Inaczej, nie mam nadziei, jestem pewny, będą dobrze smakować. Oczywiście na to potrzebujemy
Trochę wino. Wino białe pasuje bardzo dobrze z krewetkami i zawsze, jak mówimy, jest najważniejsze, jest towarzystwo. Zisi psyski bardzo, bardzo, bardzo kaliorexy, to znaczy smacznego po grecku. Ja sas. Do zobaczenia.